Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na serwis sportowy. Prochowiczanka Prochowice nadal pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w czwartej lidze. W ubiegły weekend w meczu na szczycie Prochowiczanie pokonali Łużyce Lubaniarz 5-1. Przed sezonem w Prochowiczance doszło do wielu zmian, zarówno w zarządzie, jak i w kadrze zawodników. Póki co przynosi to świetny efekt, a klub jest liderem rozgrywek. Ja jestem bardzo zadowolony z chłopaków po słabszym meczu z Grębodzicami. Nie ukrywajmy, no, zagraliśmy słaby mecz, ale no, zwycięzców się nie sądzi. Przegraliśmy w pucharze, ale z Łużycami chłopaki pokazali, gdzie jest nasze miejsce w tabeli. Jesteśmy na czele, chcemy tam zostać jak najdłużej. Chłopaki pokazali charakter i zwyciężyliśmy ten mecz, no, zasłużenie. Szkoda kontuzji naszego kapitana Małka, no bardzo nam szkoda, że tak się wydarzyło, ale jeżeli chodzi o przebieg meczu, jesteśmy bardzo zadowoleni, dopisujemy pewnie sobie 3 punkty, jedziemy do Jawora po następne i liczę, że przywieziemy je z Jawora do Prochowic. Oprócz bardzo dobrych wyników sportowych, zespół wygląda coraz lepiej organizacyjnie, a na trybunach pojawia się coraz więcej kibiców. Jak widać, na trybunach są kibice, wygrywamy, co cieszy, to też ludzie chętniej przychodzą na nasze mecze, są dzieci przede wszystkim na tym boisku, są rodzice z dziećmi, to jest fajnie, fajna piknikowa atmosfera, do tego gramy na dobrym poziomie piłkę, co bardzo cieszy. No, czego można więcej sobie życzyć w czwartej lidze, jak nie takiego sukcesu, jaki na ten dzisiejszy dzień mamy. W najbliższy weekend Prochowiczanka zagra z Jaworzanką Jawor, a Łużyce podejmą u siebie Górnika Złotoryja. Już jutro na boiska Ekstraklasy wraca Zagłębie Lubin po przerwie reprezentacyjnej. Miedziowi powalczą w sobotę o ligowe punkty z Górnikiem Zabrze. Zagłębie nie przegrało od 3 spotkań i podopieczni Piotra Stokowca będą chcieli w Zabrzu zdobyć kolejne punkty, aby poprawić swoją trudną sytuację w tabeli. Wiemy, że czeka nas bardzo ciekawy wyjazd, ciekawy mecz z trudnym rywalem, bo Górnik Zabrze to jest uznana marka, uznana firma, drużyna dobrze prezentująca się, wybiegana, grająca twardy futbol. Tam nigdy nikomu się nie gra łatwo. Jesteśmy przygotowani na ten mecz, mamy tego przeciwnika zanalizowanego, przygotowujemy się, też chcemy grać według naszego DNA. Chcemy podtrzymać tę naszą dobrą statystykę, jeśli chodzi o stwarzane sytuacje, grę ofensywną, ale w tym meczu na pewno będziemy mocno musieli popracować też w defensywie i po to, żeby taką powiedzmy energetyczną drużynę Górnika też tutaj dobrze powstrzymać i chcemy, żeby to oni trochę dostosowali się do naszej dobrej gry i myślę, że szykuje się ciekawy pojedynek przy fajnej publiczności, bo wiem, że w Zabrzu zawsze ta frekwencja dopisywała i tam jest specyficzny, fajny klimat dla piłki. Początek meczu z Górnikiem Zabrze już jutro o godzinie 15. Do startu Plus Ligi pozostało już tylko kilka dni. Czas potwierdzić przypuszczenia. Funkcję kapitana miedziowych Lisów w sezonie 2022-2023 nadal będzie pełnił Wojciech Ferenc. Drużyna rozpocznie zmagania w poniedziałek, 3 października. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.